Pozdrawiam piłki nożnej? Tak. No, czy ja bym powiedział to inaczej na temat tej organizacji. To znaczy, wie pan, to jest tak, ta instytucja się trzyma tylko dlatego, że podtrzymuje ją złodziejska instytucja. Ci złodzieje z FIFA i UEFA, przecież to jest dopiero przestępczy grant. FIFA i UEFA. Znaczy, wie pan, ale sam Michel Platini, no to jest jednak, jakby nie patrzeć, piłkarz wysokiej klasy i na przykład uważam, że w Polsce dlatego Zbigniew Boniek nie został w PZPN-ie, no bo by zrobił porządek. Pana, ja nie będę się wtrącał w sprawy indywidualne w PZPN-ie. Ja mogę tylko powiedzieć, że FIFA i UEFA są to przestępcze organizacje, które świadomie i celowo podtrzymują działalność polskiego, bo gdyby nie FIFA i UEFA, to już dawno w PZPN-ie zrobiono by porządek. Ale FIFA i UEFA pod pretekstem zupełnie słusznym skądinąd słusznym, to powinien to być związkiem niezależnym od państwa, podtrzymują te przestępcze organizacje. No, taka jest smutna prawda. Ostatni wyczyn FIFA i UEFA był taki, że usunięto wszystkie drużyny bośniackie i hercegowińskie z rozgrywek. Wie pan dlaczego? Dlatego, bo w Bośni i Hercegowinie jest obowiązek, że było kolegialne kierownictwo, jest trzech szefów, jeden Bośniak, jeden Serb, jeden Chorwat. Tak mają w konstytucji. A oni uważają, że musi być tylko jeden szef. I z tego powodu usunięto wszystkie drużyny z Bośni i Hercegowiny z rozgrywek. Jak to było, dlaczego? Bo z jednym facetem można obawiać mu łopówki, a w gronie trzech to jest ryzykowne. I o to chodzi.